19 grudnia w spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie odbył się charytatywny koncert Pojedynek hip-hopowy. Hasło przewodnie to Razem stwórzmy prezenty świąteczne dla dzieci z domów dziecka. Do walki o nagrodę stanęło 10 wykonawców wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń. Zamiast biletu wstępu należało dorzucić się do paczki. Uzbierano słodycze, wybory szkolne, artykuły sportowe, ale także gry planszowe. Gwiazdą wieczoru był zespół AK-47. Ana po prostu się zakochał, chciał śpiewać piosenki dla swojej połówki. Dokładnie tak, ja lubię. Dajcie wszyscy łapy w górę. Trzymaj. Witamy serdecznie na pojedynku hip-hopowym w Lubartowie. Wróciliśmy po małej przerwie. Kilka lat pojedynku nie było, teraz jest mała reaktywacja. Bawimy się dobrze, właśnie już zaczęliśmy koncerty. Za momencik rozpocznie się konkurs. 10 składów z województwa lubelskiego zgłosiło się, aby powalczyć o główne nagrody. Przed nami jeszcze dużo koncertów innych zespołów. Będzie z nami Lion i Riskon z Warszawy, będzie Kasza z Lublina. Jest Skryty, który właśnie teraz gra z Olsenem. Będzie naprawdę dużo, dużo ciekawej muzyki. Także serdecznie polecamy tą imprezę i bawcie się dobrze. Pozdrawiam. Siemaneczko, z tej strony Lion PGL. Zebraliśmy się tutaj wszyscy w wspólnym celu, żeby pomóc dzieciakom. No my z chłopakami przyjechaliśmy tutaj po części z nowym materiałem. Niedługo dojedzie reszta mojej grupy, czyli Lion i Vandal Records Crew. Chociaż nie znasz mnie, to weź to obcaj dobrze. Hej, tuj to, bo jestem dobry. I chociaż nie znasz mnie, to padę Boga dziś na plecę. Zmiana cienka jest ciebie jeszcze więcej. I chociaż nie znasz mnie... Razem gramy już od jakiegoś dłuższego czasu. Myślę, że to z parę lat już będzie. Nasze projekty to raczej takie podziemne, no ale powoli tam wszystko wychodzi na światło dzienne, także niebawem usłyszycie to gdzieś na szerszych odbiornikach kanałowych, takich jak YouTube, SoundCloud i tak dalej. Nawet jak oddasz swój ostatni grosz, to kiedyś do ciebie wróci. Pan tu przecież wszystko to wszystko widzi tutaj. Zapadło mi i pamięta, co nie mówiłem do was. Ale czuję, że wygrano, odnajdują mnie w słowa.